Na cmentarzu pojawiły się znów oznaczenia grobów, które w naszym odczuciu nie mają opiekunów. Jeżeli ktoś przyznaje się do któregoś z tych miejsc, proszony jest o położenie palika obok kaplicy, a nie wyrzucanie go gdziekolwiek. Prosimy też o wyrozumiałość, to jest z naszej strony kolejna próba jakiegoś rozeznania przestrzeni, cmentarza, tych miejsc brakuje, chodzi o jakieś racjonalne gospodarowanie nimi. Zapłać wszystkim, którzy pomogli w przyjęciu przenocowania pielgrzymów zdążających z Węgier do sanktuarium Bożego Miłosierdzia Łagiewnika. Zaskoczyła nas na to duża liczba pielgrzymów, rzeczywiście przybyło 70 osób, a jak przedtem brakowało 21 osób, to ja zawał serca nie zszedł. W ostatnim dniu otworzyły się serca i drzwi do waszych domów. Na plebanie też przyjęliśmy 5 osób czy 4, więc Bóg zabrał za to serdeczne. I ośmielam się prosić o nocleg dla kolejnej pielgrzymki, tym razem pielgrzymki zdążającej ze Słowacji na Jasną Górę. Będziemy mieć około 40 osób. Będziemy im gościć w tym banku w niedzielę 6 sierpnia, około 18. Zapisy przyjmujemy w zakrystii. To niekoniecznie jest niedziela. W każdym razie na pewno to jest 6 sierpnia. W tym tygodniu codziennie pół godziny przed 8 wieczorem odmawiamy złożenie za naszą ojczyznę. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W środę o prowadzenie tej modlitwy prosimy o mężczyzn świętego Andrzeja Świerada, zaradopa Antoni Wiktor. W piątek o 19 w decembru kolejne spotkanie w ramach parafialnej wakacji z kinem. Rodziny oraz panie z koła gospodyń wiejskich w tym banku zapraszają na 2 kolejne odcinki filmu Wybrani. Jest też możliwość zaopiekowania się małymi dziećmi, gdyby to kogoś wstrzymywało przed uczestnictwem w tej projekcji. Następną niedzielę od 8 skrzydnej uczci świętej Anny. Dziękujemy panu wójtowi, który modli się z nami, jest obecny na tej przy świętej urzędnikom gminy Tumbar, szczególnie pani Annie Król i spoza gminy panu Zygmuntowi Zoniowi za przygotowanie dokumentacji potrzebnej do podjęcia pracy przy bocznych obrazach naszej świątyni. W piątek 12 lipca podpisano stosowną umowę pomiędzy gminą a parafią i już w miniony poniedziałek ruszyły prace finansowane z rządowego programu budowy zabytków w ramach Polskiego Ładu. Dziękuję także gminie, Radzie Gminy za przychylność w przeprowadzeniu stosownych uregulowań. Ołtarzy już nie ma, udało się zabezpieczyć kable, no, potrzebujemy jeszcze pomalować na przestrzeni za ołtarzami. Ze środków zbieranych w parafii planujemy w najbliższym czasie w końcu wymianę centralki sterującej elektryką w kościele. Na ten cel będzie przeznaczona składka inwestycyjna w następnym niedzielę. Przypominamy, że do końca lipca w kancelarii przyjmujemy zapisy na pierwszą pielgrzymkę tarnowską. Zgodnie z zapowiedzią organizujemy pielgrzymkę na Święty Krzyż w Górach Świętych Wszystkich. Ona we wtorek 13 sierpnia, szacowany koszt w granicach 150 zł. Osoby, które zapisały się wcześniej, muszą potwierdzić swój wyjazd. Do wyjazdu potrzebujemy co najmniej 40 osób. Intencje przy świętych na ten tydzień. W czwartek o 7 ze zmarłą Marię Puto, 7 dzień po śmierci. W piątek ze zmarłą Stanisławę Juszczak, 30 dzień po śmierci o 7. I w następną niedzielę o 7 intencje Róży Kobiet Świętej Anny i rodzin tej Róży Serdecznej Pani Maria Mariola Kisa. Poza parafią w tym tygodniu w Rzymie sprawowano Róże Święte ze świętej pamięci zmarłą Teresę Świerków, Jana Wydrę, Marię Piętrę. Słowa serdecznych gratulacji i życzeń czerpujemy w stronę rodziców, tata opiekuje się jako w zakrystii. Drodzy rodzice, gratulujemy. Życzymy, żeby Kuba wzrastał radością razem w rodzinie, tworzył taką dobrą atmosferę z bratem. No i tak myślę, że w imieniu pana Fruta i swoim chcę was zobowiązać do tego, żebyście jednak usiedli w gminie Tymbark, wrócili z tego wygnania, gdzie jesteście.
o 14. Powierzajmy ją miłosiernemu Bogu. Chyba, żeby wszystko było się tak, jak zaplanowano. I niech Pan nam błogosławi na ten tydzień, który rozpoczęliśmy.